W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w dziedzinie onkologii i rozwoju nowoczesnych strategii walki z nowotworami. Pomimo wielu badań nad komórkami rakowymi, dotychczas nie udało się wynaleźć lekarstwa na tę straszliwą chorobę. Naukowcy jednak zgodnie twierdzą, że w walce tej mogą nam pomóc naturalne produkty o silnym działaniu antyoksydacyjnym. Na przykład pestki winogron. Pestki winogron zawierają w swym składzie cenne substancje aktywne. Skutecznie zapobiegają one uaktywnianiu się komórek rakowych. Wielu lekarzy i specjalistów zaleca alternatywne formy leczenia przy stosowaniu wyłącznie naturalnych środków pozyskiwanych z natury. Mam nadzieję, że przekonasz się do nich również i ty. Chociaż wielu z nas nie ufa środkom medycyny naturalnej tak jak lekarstwom z apteki, warto zaznaczyć, że pestki winogron mają naprawdę silne działanie wzmacniające układ odpornościowy organizmu. Pomagają także zapobiec rozwojowi wielu niebezpiecznych dla naszego organizmu chorób. W tym też różnego rodzaju nowotworów. Jeśli rozejrzymy się wokół, zauważymy, że większość z nas podczas jedzenia winogron usuwa z nich pestki, a to wielki błąd. Zmień ten nawyk już dziś i zacznij spożywać te bogate w antyoksydanty owoce wraz z pestkami. W ten sposób naturalnie i skutecznie będziesz mogła ochronić swój organizm przed uaktywnieniem się niszczycielskich komórek rakowych. Poznaj dziś z nami najcenniejsze właściwości drobniutkich, wciąż niedocenianych pestek winogron. Pestki winogron i ich działanie przeciwnowotworowe. Winogrona, zarówno zielone, jak i czerwone, to owoce powszechnie dostępne na całym świecie. Chociaż spożywamy je bardzo często, większość z nas odrzuca ich najcenniejsze części, a mianowicie pestki. Warto jednak przełamać się i zacząć zjadać owoce w całości, a to dlatego, że właśnie w nasionkach kryje się silna antyrakowa moc winogron. W pestkach koncentruje się znaczna część składników odżywczych i chociaż nie pokrywają one dziennego zapotrzebowania na witaminy i minerały, to w istotny sposób wzmacniają układ immunologiczny naszego organizmu, a zatem jego odpowiedź w obliczu rozmaitych chorób. Co więcej, pestki winogron są jednym z najcenniejszych dotychczas znanym źródłem antyoksydantów. To z powodzeniem wykorzystują liczne koncerny kosmetyczne i farmaceutyczne. Masowo opracowują one preparaty na bazie ekstraktu z pestek winogron o działaniu leczniczym i odmładzającym. Pamiętajmy jednak, że najzdrowsze dla naszego organizmu jest spożywanie świeżych owoców. Dzięki temu naturalnie wspomagamy pracę i funkcje najważniejszych organów. Liczne badania naukowe potwierdziły również tezę, że pestki winogron niszczą komórki rakowe rozwijające się w różnych częściach naszego ciała. Dzieje się to za sprawą bioaktywnego składnika o nazwie B2G2, który wykazuje silne działanie antyoksydacyjne, a tym samym jest w stanie zahamować rozwój choroby nowotworowej poprzez wytworzenie środowiska nieprzyjaznego dla rozwoju komórek rakowych. Pestki winogron modyfikują DNA komórek rakowych. Na łamach czasopisma Nutrition and Cancer opublikowano wyniki badań naukowych. Potwierdzają one, że ekstrakt z pestek winogron wykazuje silne działanie niszczące złośliwe komórki rakowe bez jednoczesnego uszkadzania zdrowych komórek organizmu. W porównaniu do tradycyjnych kuracji leczenia nowotworów, np. chemioterapii, ten naturalny lek jest łagodny dla organizmu i nie wywołuje przykrych skutków ubocznych. Naukowcy odpowiedzialni za powyższe badania ustalili, że zawarte w pestkach winogron antyoksydanty i składniki odżywcze negatywnie wpływają na wytworzenie nieprzyjaznego do rozmnażania się komórek rakowych środowiska w organizmie. W szczególności fakt ten może prowadzić do modyfikacji DNA komórek nowotworowych poprzez zwiększenie reaktywnych form tlenu, a to z kolei może złagodzić rozmaite postaci choroby aż o 67%. Moc antyoksydantów. Najważniejsze lecznicze właściwości pestek winogron zawdzięczamy ogromnej zawartości antyoksydantów, takich jak fenole, tococeroli i proantocyanidyny. Substancje te naturalnie chronią organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników oraz zapobiegają utlenianiu się komórek naszego ciała. Ponadto pestki winogron są niezwykle cennym źródłem witaminy C i beta-karotenu, czyli dwóch związków będących odpowiedzialnymi za prawidłową odporność układu immunologicznego. To właśnie dzięki nim jesteśmy w stanie uniknąć wielu nieprzyjemnych chorób i dolegliwości. Naturalne oczyszczanie krwi. Kolejną niekwestionowaną zaletą pestek winogron jest wysoka zawartość flawonoidów. Substancje te mają one silne działanie przeciwutleniające i pomagają naturalnie oczyszczać płynącą w naszych żyłach i tętnicach krew. Niewiele z nas zdaje sobie sprawę, że codziennie w naczyniach krwionośnych gromadzą się toksyny i inne szkodliwe substancje, które mogą negatywnie odbić się na ogólnym stanie zdrowia naszego organizmu. Regularne spożywanie ekstraktu z pestek winogron doskonale poprawia krążenie krwi, zapobiega tworzeniu
leczeniu się zakrzepów oraz sprzyja prawidłowemu dotlenianiu komórek wszystkich narządów. Łagodzi szkody wywołane paleniem tytoniu. Informacja ta z pewnością ucieszy zarówno palaczy zarówno czynnych, jak i biernych. Zawarte w pestkach winogron cenne substancje przeciwutleniające z wielką siłą niwelują negatywne skutki palenia tytoniu. Zostało naukowo udowodnione, że naturalne ekstrakty z pestek winogron minimalizują szkody, jakie wywołuje w naszym organizmie tytoniowy dym. Regularne spożywanie winogron wspomaga procesy naturalnego oczyszczania krwi i układu limfatycznego. Ułatwia usuwanie toksyn i szkodliwych substancji przemiany materii z organizmu. Dodatkowo pomaga oczyścić drogi oddechowe oraz tworzy niewidzialną barierę ochronną dla wszystkich narządów. Pestki winogron. Jak i kiedy je jeść? Obecnie w każdej aptece oraz sklepach ze zdrową żywnością znajdziemy specjalne preparaty i kapsułki zawierające ekstrakt z pestek winogron. Należy regularnie zażywać je jako suplement codziennej diety. My jednak i wielu specjalistów do spraw zdrowego żywienia i profilaktyki antynowotworowej zalecamy spożywanie ekstraktu z pestek winogron w naturalnej postaci, czyli razem z całym owocem. Maksymalna zalecana dzienna dawka tych cennych pestek nie powinna przekraczać 300 mg. Nie zawsze musisz jeść winogrona bez dodatków, aby urozmaicić dietę i cieszyć się w pełni ze wszystkich cennych substancji odżywczych. Możesz wykorzystać winogrona w połączeniu z innymi produktami. Doskonale wzbogacą one wszelkiego rodzaju naturalne soki i koktajle, zupy, desery, sałatki owocowe i ciasta. Na zakończenie, mam nadzieję, że po lekturze powyższego artykułu wzbogacisz swoją codzienną dietę o winogrona i już nigdy nie będziesz wypluwała ich cennych pestek. Przekonaj się sama, że po dłuższym okresie regularnego spożywania tego pysznego owocu odporność twojego organizmu znacząco wzrośnie i nie będziesz już padała częstą ofiarą chorób i infekcji. Co więcej, doskonale ochronisz swój organizm przed niszczycielskimi nowotworami, a także pomożesz swojemu ciału na dłużej zachować młodość i piękny wygląd.